piosence O mnie się nie martw. Serial, który jest u nas emitowany. Bardzo stosownie, moja droga Pamela. Dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy. Ania Dąbrowska. Zbieżność nazwisk jest przypadkowa. Ania Dąbrowska ma 10 lat. Przyjechała z miejscowości Wesoła, aż z Podkarpacia. Oczywiście. Śpiewa i występuje. Oczywiście. Śpiewa i od zerówki, proszę Państwa. A od 2013 roku uczy się w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Dynowie w klasie fortepianu. Śpiewa także na zajęciach w Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Ania ma bardzo mało wolnego czasu, ponieważ bardzo dużo czasu zajmuje jej wiele godzin dziennie rehabilitacja. Jak znajdzie tylko wolną chwilkę, to śpiewa. I muzyka jest całym jej życiem, marzy o tym, żeby swoim śpiewaniem dawać ludziom radość. No i marzy też o tym, żeby wreszcie wynaleziono lek na mukowiscydozę, na którą choruje. Ania o sobie napisała tak. Festiwal zaczarowanej piosenki jest dla mnie zaczarowany dla zaczarowanych dzieci, a o mnie wszyscy mówią, że jestem czarodziejką. Swoim występem postaram się wyczarować uśmiech na twarzach i radość w sercach tych, którzy będą mnie słuchać. Przed Państwem w piosence O mnie się nie martw, czarodziejka Ania Dąbrowska. Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się, możesz sobie iść dokąd chcesz, z kim chcesz i gdzie chcesz. Nie rób takiej żałosnej miny. O mnie się nie ma, o mnie się nie ma. Ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też nie wiem. Chciałam, by razem czas nam upłynął, ale chcę cenić czas swój. Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty wolałeś pik pik. Wszystko się zmienia, teraz te dźwięki, humor poprawią mnie dwie. A o mnie się nie martw, o mnie się nie martw, sobie na to dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też nie wiem. Pod telewizyjną dwójkę, pod serial, który jest u nas emitowany. Bardzo stosownie, moja droga Pamela. Fantastyczny film rolów, Ewa Agnieszczan. Są bilety, ja będę dawała bilet, żeby ona się tym nie zajmowała. Słuchajcie, to najpierw tak, Ewa, powiedz tak ogólne wrażenia, takie ogólne, które możecie zdradzić z waszych obrad. Czy mieliście problem, czy nie? No jak nie mieć problemu? No strasznie. I tak tutaj jak stoimy, to jeszcze do ostatniej chwili, dlatego tak się trochę opóźniało to, bo jeszcze się kłóciliśmy trochę o poszczególne osoby. To się nie da. Jesteście po prostu tak fantastyczni, że nie wiem, już Anka nie wie, ja nie chcę być więcej żadnym jury. Proszę cię. To zawsze jest tak. Błagam cię o to. Stasiu, możesz powiedzieć jakieś swoje wrażenia z tego, czy wolałbyś nie? Ja mógłbym powtórzyć to, co Ewa mówi, że to nie jest łatwe być takim jurorem, słuchając takich utalentowanych ludzi. No. Przepraszam cię. Przepraszam. Powiesz, bo Czesiu jest pierwszy raz.
Tak, pierwszy raz jestem w szoku, jaki jest poziom. Nie wiem, wychodzicie, śpiewacie i każdy raz, nie wiem, co by to powiedzieć? Jezus, no, ja jestem troszkę w szoku. Po prostu kierowaliśmy się występem i to, co nas ruszyło. I ja jestem bardzo zadowolony, że jest to bardzo różnorodne. No. Czy ktoś z jurorów by chciał? Krysia, powiesz coś, czy nie? Krysia mówi. Dość dużo osób punktowałam wysoko i miałam później problem z tym, żeby zmieścić się w tej opcji 6 osób. W związku z tym nie wszystkie, które u mnie miały wysokie punkty, przeszły. Bardzo Państwa za to przepraszam, ale jest nas wielu do głosowania. Co roku tak jest. Ania, ty jesteś pierwszy raz. Drugi. Ja chciałam powiedzieć, że wszyscy byliście wyjątkowi dzisiaj na scenie i wszyscy czarowaliście. Każdy czymś, jednym głosem, drugi energią, charyzmą. I bardzo Wam dziękuję, że poświęciliście każdy z Was tyle trudu, żeby się przygotować i że chcecie, i że macie potrzebę, bo to jest wspaniałe i piękne. Moja babcia zawsze mówiła, kto głośno śpiewa, dwa razy Pana Boga chwali. To było piękne i bardzo Wam, kto śpiewa, i bardzo Wam za to dziękuję. I też bardzo chciałam podziękować tak licznej publiczności, która przyszła i tutaj kibicowała. Też Wam bardzo za to dziękuję. Tutaj obie Kasie, powiecie coś, czy nie powiecie, bo nie wiem. Obie Kasie zamurowało i nie. Adaś, mówisz coś? Bo mogą. Możemy powiedzieć, że dla nas przynajmniej 10 była wspaniałych, jak nie 16, a nawet 17. I że rzeczywiście jest tu ogrom talentów i ciężko wybierać. I nie wiadomo, jakimi kierować się kryteriami, czy głosy. Wiadomo, że dochodzi też element tremy. Ale na pewno ja mogę z własnej strony powiedzieć, że cenię Was wszystkich za repertuar, jaki wykonaliście dzisiaj podczas tego koncertu, bo to jest klasa sama w sobie. Brawo dla Was, naprawdę. A ja Wam wszystkim bardzo dziękuję za wzruszenia i za radość, którą mi daliście dzisiaj w trakcie całego koncertu. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo jesteście świetni i profesjonalni w tym, co robicie. I to jest super trudne wybierać spośród Was. To Adaś, musisz coś powiedzieć, bo jedyny zostałeś. Tak, ja chciałbym powiedzieć, że sam wielokrotnie występowałem i bardzo, bardzo często schodziłem bez żadnej nagrody czy bez żadnego wyróżnienia. I tak sobie pomyślałem, że ci, którzy mają śpiewać i dawać tą radość, to będą ją dawać. I będą śpiewać bez względu na to, czy dzisiaj dostaną ten bilet, czy go nie dostaną. I teraz słuchajcie, jest tak, ja przestaję mówić i teraz mówi przewodnicząca jury Ewa Telega. Najpierw kategoria dzieci. Niech sobie leżą. Czarna robota. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że tak czy owak wszyscy wygraliście. No to jest jakby najważniejsze, że tu jesteście. Wszyscy wygraliście. Następnie też było bardzo to interesujące, myślę, Aniu, że jest interesujące, są aktorzy i, czyli wokaliści, bo to też bardzo różniliśmy się w ocenach. Jak aktorzy zgłosowali dość podobnie, wokaliści dość podobnie. Ale doszliśmy do konsensusu, czytam, bo nie ma co przedłużać. Kategoria dziecięca. Ania Dąbrowska. Agata